razu. Każda rodzina ma swoje tradycje. Grill w ogródku, wakacje nad jeziorem albo jedzenie świątecznego obiadu w pumpach do golfa. U nas najświętszą tradycją były niedzielne mecze Packersów z Zielonej Górki. Wszyscy ich uwielbiali. I to ma być obrona. No nie. Gdybym ja tak bronił ojczyzny, jedlibyśmy na śniadanie golonkę z piwem. No właśnie. Kiedy obiad? Marny z ciebie kibic, Ludi. Tylko głodny? Bądź pewny. Z takim nastawieniem nie wejdziesz do drużyny. Do jakiej drużyny? Do jakiej? Futbolowej! Do Packersów! Ludi zostanie Packersem? A żebyś wiedział, będzie liniowym jak nic. Andy, on ma dopiero 8 lat. Bzdura! Talenty odkrywa się za młodu. Jak się nazywał ten, co grał na pianinie w wieku 3 lat? Mozart? Tak, właśnie on. Mozart był Packersem? Chodzi o to, że mam bilety na mecz za tydzień i w tym roku zabiorę ciebie, Ludi. A? Ja też mogę? Przecież wiesz, że tatę stać tylko na 2 bilety rocznie. Pojedziesz za rok, jesteś drugi w kolejce. To niesprawiedliwe. Jestem starszy, a to nie powód, żebym zbierał co najlepsze. Mogę mu pozwolić chodzić później spać i podnieść tygodniówkę. Co ty na to? Ja już mówiłem. Packersi górą. To rozumiem, Ludi. Tylko pamiętaj o zasadzie. 2 Andersonów jedzie na mecz i 2 wraca z niego do domu. O co ci znowu chodzi? Sid w końcu wrócił. Przywiózł go do domu parkingowy. A co się stało? Tata tak bardzo chciał wejść na boisko i pogadać z trenerem, że zostawił biednego Sida samego. Samego? Było pełno ludzi. Najgorsze, że tata zapomniał, że zabrał go na mecz. Nie, najgorsze to, że nie dotarłem do Vensa. Andy. Mają piłkę. Nie. Po co ja gadam zamiast patrzeć? Już wiedziałem, że nie wykręcę się od tego meczu. Poproszę ziemniaki, tato. To był naprawdę świetny mecz. Przypomniały mi się moje młode lata. Opowiadałem wam o manewrze Andersona, prawda? 2 sekundy do końca. Przegrywacie do 6. Poczekajcie, zaraz wracam. Och, Andy, tylko nie w domu. Wiecie, czego wam wszystkim naprawdę brakuje? Nie macie zapału. Mam powiedzieć Vensowi, że moje dzieci mają w nosie Packersów? Przecież tobie nigdy nie udało się dostać do Vensa. Czy Patton kiedyś się poddał? Nie. Czy MacArthur się cofnął? Nie. A czy ja przestanę próbować dotrzeć do Vensa? Nigdy w życiu, Ludi. A teraz uważajcie. Ustawiłem sytuację do manewru Andersona. Gazu, i teraz, tak! Co? Całkiem nieźle. No, to jasne. Ej, Ludi, skąd masz program Packersów? O taty. Mam w nim wszystko notować. Nazwiska, numery i wyniki. Ha, znamy to na pamięć. No więc Bart Starr. Numer 15. Waga 90 kg. Skuteczność 57%. Skąd to wszystko wiecie? To Packersi. A co jest znów takiego w Packersach? Poza Bartem Starrem, trener Vance, Paul Horning, Rejniczki. Ale cudownie. Świetny dowcip, Ludzie. Przecież to tylko drużyna futbolowa. To śmieszne. A to pies rozwiązujący zagadki. Nie jesteś kibicem Packersów, Ludi? To mam wyjście? Tata zabiera mnie na niedzielny mecz. Świetnie! Ludi. Ale masz szczęście, Ludi. Będziesz mógł oglądać ten mecz wśród prawdziwych kibiców, a my tylko w telewizji. Tak, rozumiem was. Zbieraj się, synu. Dziś mecz. Strasznie zimno. Zimno? Na wietrze mamy zaledwie -1. I ty się cieszysz? No jasne, to świetnie. Te mięczaki z psiej łączki nie grali pewnie nigdy na mrozie. Zamarzną. A my to nie. Nic się nie martw, mam coś na rozgrzewkę. Dzięki. Gdzie podpinka? Pokaż, jak się w tym prezentujesz. Wspaniale wyglądasz.
Szkoda, że nie mam aparatu. Ej, chodźmy na śniadanie. O której mniej więcej wrócimy do domu? Mecz trwa zwykle 3 do 4 godzin. Chodź, Ludi, jedźmy już. Ej, Ludi, jak nie wrócisz, to zajmę twój pokój, co? Proszę, moi kochani kibice, macie to drugie śniadanie. Kanapki, ciasteczka to był pierwszy promyk nadziei w tej dość ponurej eskapadzie. I duży termos gorącego kakao na rozgrzewkę. O, to świetnie. Mam pewien pomysł, możemy zostać w domu. Halo? O, cześć, Dina. Tak, właśnie zbieraj wychodzą. Zbieraj się, żołnierzu. Bierz prowiant i ruszaj. Naprzód, pakersi! Wypchaj się. Niech pan pamięta. Jestem z nim. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Ludzie padali sobie w ramiona i częstowali się żarciem. Zaczęło mi się podobać to kibicowanie. Szybciej, Ludi, zaraz zaczną. Tato, tam dają wieprzowinę z grilla. Darmo. Ej, ty, pamiętaj o konkursie podań i wykopów. Gdzie są zapisy? No, tak. Nasze miejsca są chyba gdzieś tam. Trzymaj się mnie, patrz i ucz. Zwykły bilet nie pozbawi nas dobrego miejsca, co? Patrz, ten tam to niezwyciężony. Ludi, ten facet to legenda. Kiedyś nazwą puchar jego imienia. Tato, dziś nie będziesz próbował się z nim spotkać. Żartujesz? Wystarczy przeskoczyć przez barierkę, ominąć ochronę, przeczołgać się pod ławką i już. Co ty na to? Świetny plan, tato. Przepraszam, mogę zobaczyć wasze bilety? Przykro mi, musicie się przesiąść. Wasze miejsca są tam. Przepraszam, pani Nicki. Proszę tu. To skandal! To nie amerykańskie! Nie. To tutaj, tato. To są nasze miejsca. To tak, jakbyśmy siedzieli we Francji. Przepraszam, przepraszam. To są nasze miejsca. Zmiażdż ich! Zdep! Marnuj! Gdy się zastanowić, to bezpieczniej byłoby na parkingu. Świetne miejsce. Nic nie widać. Weź lornetkę, to przez nią wypatrzyłem niejednego wroga. O kurczę. Trzymasz ją odwrotnie. O nie, dzięki tato, możesz ją wziąć. Wiesz, zmarzły mi ręce. Co ty wygadujesz, ludzi? Popatrz tam! No tak, co tu robić? Ej, ludzi! Trener Benz patrzy w tę stronę! Benz! Benz! Ej, Benz! Benz! Ruszyli! Zbudź się! Widzi już nowy dzień! Zaczyna się. Ale chyba... Znów mi wpadło. Nie wiem, jak te Francuzki potrafią się tym najeść. Skoro o tym mowa, czy wiecie, co się przydarzyło mojej teściowej wczoraj? Czy masz na myśli tę z Memphis? Poszła do sklepu, a tam kto, jak myślicie? Elvis Presley. Elvis Presley? No nie. O, wyobraźcie sobie, ładował do wózka masło orzechowe i banany. Powinien zmienić dietę, bo moim zdaniem facet pęknie kiedyś jak balon. Coś ty. Nigdy. Ciśnijcie mocno, chłopcy! Nie jest źle, tato. Ej, tutaj! Orzeszki, proszę, i popcorn! Kibicuj zawodnikom, Ludi! Ale po co? Nie wiem, co oni tam robią. Dobra, synu. Widzisz strefy przyłożeń na obu krańcach boiska? Wyobraź sobie, że to dwie wielkie ciastkarnie. I mają tam pączki? Jakie chcesz! Dlatego wszyscy chcą się tam dostać, ale bez klucza nie da rady. A kluczem jest piłka!
I to jest futbol? To właśnie futbol! Dalej, Packersi! Gwiedźcie ich! Smażcie! Lukrujcie! Nadziejcie! Dalej! Oto! Niestety strata piłki. Jenkins ją przechwytuje. Ciałonka zdobywa punkty. Nie tego się spodziewaliśmy. A to zżerają nasze pączki. Masz rację, Ludzi. Nadszedł czas działania. Dokąd idziesz? Schodzę na dół powiedzieć Vance'owi, jak się robi manewr Andersona. Zaczekaj tam. Ciałonka znowu górą. Raz trefl. Trzy kiery. Cztery trefle. Pięć kierów. Musisz wiedzieć, że nie ty jedna znasz kogoś, kto widział kogoś sławnego. Pewnie. Tak. Parę lat temu Earl był w Las Vegas. Nagle usłyszał ten głos. Odwrócił się i zobaczył samą Anne Margaret. Tę, która pracuje w stoisku z mrożonkami? Nie, nie tę. Mów dalej, Kitty, to bardzo ciekawe. No tak, i wiecie co? Stali tak sobie chwilę obok siebie. Dacie wiarę? Tato, wróciłeś po mnie. Pewnie, synu. W tym roku mają więcej ochroniarzy. Uwaga! Uczestnicy konkursu podań i wykopów proszeni są na boisko! Chodźmy tam, Ludzi! Damy im dobrego kopa! Nie, zimno mi. Wystartujesz w konkursie! Ale tato... Nie martw się, Ludzi! Masz to we krwi! Jesteś Anderson! Tak, chciałbym wierzyć. Nadchodzi przyszłość Packersów! Przykro mi, tylko dzieci. A młodzi duchem? Tak, nic z tego, Junior. Wracaj z powrotem. Nasza najmłodsza młodzież! Cześć! Cześć, to tata cię w to robi? Tak. Mnie też. Znasz ten ból. Packers to, Packers tamto. Zwariować można. No, szczęścia. I tobie. Interesujące podanie. O, to było wspaniałe! Uznajmy, że bardzo się stara. Znakomity wykop! Co za piękny los! A teraz wykop z miejsca. O, prosto między słupki! A tu mamy chyba głęboko ukryty talent. Gratulacje! Brawa dla zwycięzcy! Ej, gratulacje. Dzięki. Ale jak ja teraz wytłumaczę staremu, że nie chcę być piłkarzem? Nie chcesz? Nie, wolę grać na flecie. Muzyka jest w porządku, ale fletem tak daleko nie rzucisz. Pomyśl o tym. Tak myślisz? Zostaw to dla trenera. Ej, podajesz wodę Vance'owi? A tak, to moja praca. Jestem ich nosiwodą. Ale pyszna. O, super. Uwaga! Właściciel starego zielonego Ramblera. Masz włączone światła i zeszło ci powietrze. W porządku, jesteśmy w okrążeniu. Ale nie traćcie ducha, bo ja mam plan. Wszyscy do mnie. Dobra, wezmę twoją czapkę. No i twój aparat. No i... Komu trochę ciasta? A mówiłam wam, co mi się zdarzyło, gdy byłam u siostry w Kalifornii? Zaraz zaparzę wam kawę. Byłyśmy na wyścigach, gdy nagle w sąsiedniej loży pojawił się sam John Wayne. O, jest przystojny jak Elvis. Absolutnie boski. Ojej. Ciekawe, czy Ora spotkała kogoś sławnego. Nie wiem. Spytajmy. Kawki? Ora, jesteś dziś taka milcząca. Ale ktoś z twojej rodziny musiał się otrzeć o jakąś gwiazdę. Nie, nie sądzę. Gawędziłam tylko z tą Anne Margaret od mrożonek. Przepraszam, jestem z prasy. Zatrzymaj się, co tu znowu robisz? To jest moja praca. Twoja praca? Fajnie, ale nie widziałem cię wcześniej. Wiesz, który z Packersów prowadzi w ilości przyjęć? Don Hudson 480. A ile punktów zdobył Paul Horning w 60? Łatwe, 146.
Znasz ulubiony film Rejaniczki? Czy zbyt wojenna historia? Przykro mi, dźwięki muzyki. Wracaj na swoje miejsce, dobra? No już! Ale ja naprawdę jestem fotoreporterem. Biedny tata. Znów nie udało mu się pogadać z Vansem. Uznałem, że teraz przyszła kolej na mnie. Wyglądasz na wypompowanego. Czego znowu chcesz? Zastąpić cię? No jasne. Chcesz super niuchacza? Po kolei, nie rozlewać. Dobra, wystarczy. No dobra, słuchajcie. Musicie wreszcie pokazać, na co was stać. Odeślijmy tych drani do domu z podkulonymi ogonami. Jeszcze zdążymy im przyłożyć. Puśćcie mnie, woda dla trenera. To jest właśnie mój syn. Powiem mu, jak grać. Przekażę mu mój plan. Może wody, trenerze? Dzięki, mały. Wiem, jestem tylko nosiwodą. A właściwie nawet nim nie jestem. To zastępstwo. No tak, chciałbym... Do rzeczy, synu. Mecz się kończy i sporo przegrywamy. Zastosujcie manewr Andersona. Powiedziałeś, manewr Andersona? Zna go pan? A jakże, to było dość dawno. Byłem szkolnym trenerem i wtedy niejaki szybki Anderson wymyślił rewelacyjną zagrywkę. Ale do dziś nie wiem, jak on to robi. Cóż, jestem jego synem i znam tę zagrywkę. Chodźcie tu wszyscy, chodźcie tu! Zbierzcie się i słuchajcie małego! Zna świetne zagranie! Ten łamaga był na samym końcu w naszym konkursie podań i wykopów! Dobry trener nie musi być zaraz zawołanym graczem. Słuchajcie, to idzie tak. Packersi przegrywają 6 punktami. 2 sekundy do gwizdka. To ich ostatnia szansa. Zaczęło się. Henson biegnie do tyłu. Drużyna strzelił. Niesamowite! Ej, to moja zagrywka! Moja własna! To mój manewr! Długie podanie i... złapał! Naprzód! Goń! Goń! To była podpucha! Henson wciąż ma piłkę i pędzi naprzód! 50 yard! 10! 5! Złożenie remis! Cofam grę! Ty jesteś szybki, Anderson? O co chodzi? Dobra, chodź, trener cię prosi. Muszą koniecznie zdobyć dodatkowy punkt. Dzięki. Z tych emocji zrobiło mi się trochę gorąco. Zielona górka wygrywa! Trenerze! Szybki Anderson! Od lat chciałem się z tobą spotkać. Nie wątpię. Macie szczęście, że mój syn wyprosił u mnie sekret tej zagrywki. Jeszcze kawy, Dina? Ale Ora, przecież musisz znać kogoś, kto zna kogoś, kto spotkał gwiazdę. Mam pomysł. Zobaczmy, jak poszło naszym Packersom. Wiecie, że grają z potworami z psiej łączki? Wygrana z potworami to wielki sukces. Czy to jest drużyny. Twój mąż? O, ja cię kręcę. Nie sądzę. To ona ma rację. Obejmuje trenera Vansa. Spójrzcie. Ależ tak. To Andy. Na pewno. Jak się poznali? Opowiadaj. To ekscytujące, niewiarygodne doprawdy. Wyglądają na szczęśliwych. Pewnie znają się od lat. Prawda, że tak wyglądają? No wiecie, właściwie... Z jego żołnierza. Co oni tam robią? Jestem z ciebie dumny. A wiesz, że nie będę Packersem? To, że nie będziesz z nimi grał, nie znaczy, że nie jesteś bohaterem. Hej, pomogłem wam wygrać. Wracajcie! Lui, to ma być obrona. No szybciej, dobra, Packersi górą. Jest, wygrana. Dobrze, dawaj. Nie guzrać się, tak. No jest, góra. Mówię ci, ten Vans to geniusz. Jaki geniusz? Mówiłem ci o zagrywce na Statuę Wolności? Ja ją wymyśliłem. Padło mi to do głowy, gdy jako dziecko przepłynąłem kanał La Manche. Nie ma to jak...